strony Tomek, ludziedrogi.pl. Dzisiaj chciałbym porozmawiać i nie chciałbym robić takich filmów typu unboxing, żeby rozpakować, pokazać. Uważam, że to nie ma większego sensu. Tego typu filmy raczej nic nie wnoszą. Zawsze możecie sami pójść do sklepu, zobaczyć. Zresztą teraz sklepy internetowe posiadają mnóstwo zdjęć. Nieraz nawet zdjęcia jakieś obrotowe, 360 stopni. No więc myślę, że to jest zbędne i nic, tak mówię, wartościowego nie wnosi. Dane, które są podane w sklepach, jednak mogą pewne rzeczy nie ujawniać, bo tak naprawdę dopiero można o jakimś produkcie powiedzieć, jeżeli się go z niego korzysta bądź korzystało. Ja tu chciałbym dzisiaj opowiedzieć o plecaku firmy Campus Falcon 7510 plus 10. Pozostawiam to Wam ocenę, czy warto kupić ten plecak, czy nie. Koszt takiego plecaka na stronie firmowej Campusa to jest 399 zł. Często on jest w promocji. Ja go zakupiłem za 299, czyli 100 zł taniej niż cena sugerowała. Do głównych zalet. System troczenia na kijki trekkingowe. Ostrożnie bym z czekanami podchodził do tego tematu. Nie wiem, jak ten materiał. Są takie plecaki, które mają specjalne jeszcze wygumowanie elementów, tych właśnie tam, gdzie takie elementy ostre typu czekan wchodzą, wtedy tu raczej problemu by nie było. W środku jest ściągacz i wtedy zyskujemy dwie komory. Komorę główną, tylko troszkę krótszą, i komorę taką króciutką. Posiada kieszeń na klapie, bardzo przydatna. W środku kieszonka również znajduje się, zasuwana na suwak, taka dodatkowa, też mniejsza. Oprócz tego mamy miejsce w środku na camelback. Jeszcze co z takich istotnych rzeczy w środku, system nośny, lekki stelaż. Pasy kompresyjne, jeden odpinany, drugi na stałe. Spinane boczne dwie kieszenie i one wchodzą aż tutaj po sam koniec plecaka. Nie są to kieszenie skrzelowe. Także jeżeli mamy dobrze wypakowany plecak, nie jest tutaj zbytnio łatwo, żeby cokolwiek wsadzić. Mapa, jakieś cienkie elementy, rękawiczki. Plecak posiada również, może nie z siateczki, co by jeszcze zmniejszyło ciężar, ale kwestia z takiego materiału dosyć lekkiego na gumce. Te kieszenie naprawdę są super. Można butelkę, termos wsadzić, coś co można mieć szybko pod ręką, nawet nie ściągając plecaka, z tyłu wyciągamy i korzystamy. I to jest super. Plusem kolejnym w tym plecaku jest kryty tutaj pod spodem pokrowiec, jaskrawy, czyli spełniający wszystkie warunki, które są gdzieś tam, jak podróżujemy poza terenem zabudowanym, z odblaskowym logo firmy Campus. I to jest w porządku, on faktycznie spełnia swoje zadanie. Niewiele miejsca, on jest oczywiście odpinany, można go odpiąć. Zajmiemy się teraz tyłem. Do plusów znowu należy zaliczyć, że jest w pełni regulowany. Można go dla osób zarówno niższych, jak i wyższych wyregulować trzelki. Z jednej strony jest tak i tutaj jak się wyciąga, widzicie, to wychodzi, potem to się wkłada tutaj przez tam szereg tych i to się trzyma. To się trzyma, to się nie odpina, to działa. To jest w porządku. Regulacja teraz tutaj też występuje. To jest w porządku. Regulacja również tu z boku też przy pasie biodrowym. Kieszonka. Telefon tu się nie zmieści, także absolutnie tutaj pod telefon to nie za bardzo. Z minusów. Najpoważniejszym minusem, który dyskwalifikuje ten plecak, przynajmniej w moim przypadku, to jest to, że klamra, która jest najważniejsza, biodrowa, pękła po kilku użyciach.
pękła w taki sposób, ona niby funkcjonuje nadal, można powiedzieć, że jest, do czego się czepiasz, działa, ale już pękła, że te klamry określane przez producenta jako mrozoodporne, super wytrzymałe i tak dalej, kilka razy zapinając, odpinając, nigdzie nie była klamra uderzona. Tutaj takie sugestie ze strony sprzedającego, że ja to uderzyłem czy coś, trochę są nie za bardzo, a zaraz powiem dlaczego. Żeby nie być gołosłownym również, jak widać, pęknięcie polega tutaj, o, jak sobie tak założę, to będzie widać. O. Widzicie, jak to pękło? Fatalnie pękło. Tak naprawdę teraz tylko druga ścianka trzyma. Tu nawet ten środkowy, ten taki prowadnik też pękł. Tak? Też pękł i wyleciał ten element. Po prostu go nie ma. Te klamy są nader nieudane. Jakość tego plastiku jest żenująca, bym powiedział wręcz. I z tego powodu to jest ogromny minus tego plecaka. I teraz wracając do tematu. To już mówiłem. 2021-8-16 przesyłki z firmy Winsport Poland po oczekiwaniu 5 miesięcy w firmie, której zakupiłem ten plecak, bo nie w Winsporcie zakupowałem, tylko w innej firmie. Nie chcę podawać danych tej firmy, ponieważ okazała się pomocna i w końcu, że tak powiem, no załatwili to, jak to określili, są prokonsumenccy, więc tu stwierdzili, że to była moja wina, ale jednak postarają się załatwić to. No i się postarałem, po 5 miesiącach dostałem przesyłkę i dostałem tak, te dwa elementy, które są tu z boku, z jednej i z drugiej strony, oraz klamrę, całą klamrę. I wszystko by było fajnie, gdyby była dobra. Nie mówię, że paczka była źle zabezpieczona, ponieważ klamra przyszła w osobnym worku, dosyć dużo tam było tego wypełnienia. Dodatkowo no, przyszło wiadomo w takim woreczku, ale oprócz tego worka było jeszcze to zabezpieczone. I tak jak mówię, ciekawostka, nie? To czy coś wam to przypomina? Ten sposób pęknięcia. Zobaczcie. Zrobimy tak, żeby było widać. Identyczny sposób pęknięcia jak klamry w plecaku. Klamra nie była ani razu używana. W tamtej klamrze pękło z tej strony, a w tej pękło, która nie była ani razu użyta, no jeszcze nie zdążyła, przyszła uszkodzona. No jest to trochę żenujące. Natomiast no ten plastik no, pozostawia wiele do życzenia. No jeżeli w taki sposób klamra jest nowa, nieużywana, już wygląda i pękła po prostu podczas transportu, to teraz, tak jak mówię, dobrze zabezpieczona była. To co ktoś na szlaku ma chodzić zapiętą klamrą i jeszcze owiniętą w jakieś, nie wiem, folię bąbelkową, żeby nie uszkodziła się klamra, no troszeczkę to jest chyba nie tak. Ta wytrzymałość powinna być, wydaje mi się, większa, bo tak mówiłem, kwestia, no są, używam różnych plecaków i te klamry, nigdy klamry w plecaku nie wymieniałem. Do kolejnych wad. Super, że mamy komin i super, że mamy 10 litrów dodatkowo. Spinane oczywiście tutaj jest, ale zobaczcie, jest sobie komin, wypełniamy go. No i co z tym, jak tu jest przyszyte? Jest to może mniejszy problem, mniejszy, że tak powiem, mniejsza wada. Natomiast to powinno być regulowane i w szeregu plecaków ten element komina jest regulowany i wtedy ładnie nam komin, że tak powiem, zostanie zakryty tą klapą, a nie będzie tak, że to będzie napięte nie wiadomo jak, tu będzie połowę komina, a spinki, że tak powiem, zaczaski będą gdzieś na kominie. Tak to będzie wyglądać. Już nie mówiąc o tym, że ten futerał
Może będzie funkcjonował prawidłowo, może nie. Jeżeli ktoś, że tak powiem, chce się zmieścić w plecaku i nie być obrzuconym dookoła, a dlatego wybrałem ten plecak. Natomiast kolejnym atutem, który spowodował zakup tego, waga, tak powiedziałem. On nawet waży, ta sztuka, konkretna ta sztuka, którą tutaj mam, on nawet waży mniej niż podaje to producent. Co jest znowu na plus. I ogromnie mnie to cieszyło, bo pierwsze co zrobiłem, jak ten plecak przyszedł do mnie, zważyłem go. I okazało się, że faktycznie tak, bo nie zawsze jest tak kolorowo, że na stronie producenta, ja nie mówię o kampusie teraz, to, że jest napisane pięknie, że plecak waży 1,7 kg, albo mało tego, spotykałem tam też takie niuanse i też się zastanawiałem nad tymi plecakami, 1,4 kg. O takiej podobnej, że tak powiem, pojemności. 75, a nawet 80 litrów. Po czym okazywało się, po napisaniu do firmy sprzedającej, już nie do producenta, ale do firmy sprzedającej, która powielała ten błąd oczywiście na swojej stronie, z prośbą o zważenie plecaka. Niektóre firmy podchodziły do tego tak, jak podchodziły, czyli nie chciało im się, niektóre podchodziły do tego, dobra, zważymy gościowi, będziemy mieć przynajmniej święty spokój. No i okazywało się, że na przykład plecak ważył, ten 1,4 kg ważył 2,5 kg. Są takie rozbieżności. Tutaj w tym przypadku jest to na plus. Tak mówię, mało tego, po wyciągnięciu jeszcze tych stelaży, które można wyciągnąć, uzyskuje się, one dokładnie ważą po 85 gramów każdy z tych szyn aluminiowych. Czyli 75 litrów plus 10, 85 litrów plecak, pojemność, przy wadze raptem ponad, troszeczkę ponad 1,5 kilo. To jest super. I dlatego z tego powodu wybrałem ten plecak. Nie miałem czasu się za wiele do zastanowienia. Kwestia była też budżetowa, z uwagi na to, że brałem udział w pierwszej próbie przejścia do tak zwanego szlaku karpackiego, Grybów Rzeszów, niebieskiego szlaku. Chciałem się zmieścić z całym ekwipunkiem w środku, żeby nie być obwieszony jak przysłowiowa choinka. Całkiem wygodnie, można wtedy szybciej maszerować, nic nie dynda, nic nie lata i tak dalej, te troczki owszem, ok, bo zawsze mogę gdzieś coś po drodze, jakieś zakupy zrobić i już mi się może nie mieścić, bo już miałem tego sprzętu minimalnie, a i tak miałem go ponad 20 kg, więc sporo. Troczenie w tym plecaku jest w porządku, były przytroczone również rakiety śnieżne, bez problemu, kijki gdzieś tam, gdzie nie używałem, były przytroczone. Nie ma najmniejszego problemu, wszystko się fajnie trzymało. Ja jeszcze dodatkowych takich z dwóch pasków korzystałem. Natomiast tak jak mówię, no ta klamra dyskwalifikuje jak dla mnie ten plecak. To jest najważniejszy element. Ja mam zestawy naprawcze, ale nie każdy nosi je przy sobie. I byłem w stanie naprawić. Ta klamra nadal się trzyma. To jest to, że ona się trzyma. Natomiast ona może w każdej chwili druga część pęknąć i ona nie będzie spełniała swojej funkcji. To jest jedna z ważniejszych funkcji. Do minusów kolejnych, które są w tym plecaku, te wyściółki są ciutkie za małe. Pomimo, że to jest 1,5 cm, to i tak jest fajnie, bo w niektórych plecakach takiej pojemności widziałem, że naprawdę producent pożałował i zrobił tam taką wyściółkę 0,5 cm, albo może nawet nie było 0,5 cm. No to jest wtedy żadna wyściółka, to w ogóle nie pomaga przy takiej pojemności już plecaków. Natomiast kwestia wyściółek tutaj, bo to jest najważniejsze. To, co się trzymało na biodrach, to, co się trzymało na plecach, żeby wchodziło właśnie na biodra, żeby to stawało na biodrach i żeby też amortyzowało, żeby nie obcierało pleców. Katastrofa. Katastrofa. Przy dłuższych, w ciężkim terenie, przemarszach, takich jak ten był, zimą, przy ekstremalnych warunkach, bo wiemy, jaka była zima tego roku, ogólnie pas, uważam, te skrzydełka tego pasa są za krótkie i też za cienkie. Pomimo, że tu widać, że one są takie masywne, one faktycznie to są grube. Mnie się też wydawało, jak kupowałem właśnie i potem jak przymierzałem, chociaż jak przyszedł, to tak mówię, troszeczkę tu jest za cienko. Naprawdę waga by bardzo nie wzrosła, aby bardzo by, że tak powiem, ułatwiła i byłoby to na plus. Klamry, ta wyściółka, a reszta, no ciężko się doczepić, nawet do tych zasuwaków, to nie są jakieś, tutaj nie ma na nich żadnego logo, natomiast z tymi zasuwakami nie ma problemu jakiegoś większego, chociaż ten plecak wykorzystywałem tylko kilka dni, także nie mogę powiedzieć czegoś więcej,
Tak naprawdę plecak, który się sprawdza, to się sprawdza latami i przynajmniej 2 sezony, nie wiem, rok, 2 lata. Tak, to jest plecak, który faktycznie można z czystym sumieniem polecić. Są elementy odblaskowe, tak samo z tyłu, tutaj ten element blaskowy, ten wzór, co tutaj jest, super, to jest kwestia super, tak samo te odblaski na tym. Natomiast tak jak mówię, no tego typu rzeczy. I teraz tak, dostałem klamrę bezpośrednio od firmy Campus i przychodzi mi, jest coś takiego. No nie bardzo, no i uważam, że nie bardzo i nie mogę polecić. Tak mówię, w dotyku ten plastik już jest taki po prostu, taki tandetnej jakości. Tak mówię, korzystam z plecaka innego, którym przeszedłem naprawdę. No już setki kilometrów. Tu klamra, jak widać, jest też jakoś tam w jakiś sposób przyniszczona, ale absolutnie w jakiś sposób już tego plecaka tam, no nie mogę powiedzieć, że nie szanuję, ale kwestia jest taka, że jakoś tam nie dbam, że gdzieś mi tam się ubrudzi czy coś. On przeszedł setki kilometrów. Już ten plecak, korzystam z niego około chyba 3 lat. Nie ma przetarć. Zobaczcie, jakie on ma tu gąbki. Te gąbki powodują, one, plecak jest lekki, to jest 20-litrowy plecak. Te gąbki są grubsze od tych w tym kampusie. Tak samo tu. Też pomaga, są cienkie, ale to jest 20-litrowy plecak. I on ma grubość praktycznie porównywalną z tym kampusem. Te gąbki naprawdę pomagają. On sobie siada ładnie na biodrach z tyłu i ten plecak ładnie, że tak powiem, funkcjonuje z turystą. Ten plecak, tak mówię, on między innymi szedł ze mną główny szlak Beskidzki. Już nie mówiąc, że inne szlaki, krótsze, dłuższe, przechodził i tak mówię, on ma co najmniej, nie chcę skłamać, ale myślę, że z 1500 km ze mną, jak nie 2000, zrobił. I z czystym sumieniem mogę go polecić. Mogę zrobić materiał na temat tego plecaka, który przed chwileczką pokazywałem. Nie jest to absolutnie żadna reklama, nikt mi za to nie płaci. Przedstawiłem zarówno zalety, jak i wady. Te wady, które są, no, poważne, no poważne. W tej chwili ten plecak, że tak powiem, nie chce mieć z nim już nic do czynienia. Będzie podlegał reklamacji, kolejnej reklamacji. Ma już pójść nawet nie do sklepu, tylko bezpośrednio do firmy Campus. I wstępnie jesteśmy umówieni tak z firmą Campus, że no już nie dostanę innego, zamiennego plecaka, ponieważ tak jak mówię, no klamra nieużywana, już pęknięta, no to co będzie, jak ja ją założę, będę z nią szedł, no faktycznie może gdzieś tam zdarza się, że gdzieś klamra uderzy, czy coś lekko, no ale to jest powód, żeby się rozpadać? I tu jest nowa klamra, już nie mówiąc o klamrze, która założona była, no ja nią nie uderzyłem, no nie uderzyłem, tutaj mogę przysiąc. Natomiast kwestia, podejrzewam, że z pozostałymi klamrami to samo się zrobi, tylko gdyby był dłużej użytkowany, tak mówię. Plecak, który odbył wędrówkę 250 km, trochę mało, w trudnych warunkach, owszem, ale był niewygodny i kwestia, no nie mogę tego powiedzieć, co o tamtym plecaku, w którym przebyłem około 2000 km, tak? Ocencie sami, czy chcecie mieć taki plecak. Cena zachęca, waga zachęca, system troczenia zachęca, nie jest źle. Regulacji również. Natomiast, no tak mówię, no są te pewne niuanse, na które no podejrzewam, że z nimi się spotkacie, będziecie się z nimi borykać. Natomiast sami ocencie sprawę, podejmijcie decyzję, czy taki plecak zakupicie, czy nie. Chętnie wejdę w jakąś dyskusję szerszą. Piszcie pod tym filmem w komentarzach. I teraz, jak Wam się podobał taki film, że chcecie mieć faktycznie coś przetestowanego, coś, co brało udział, nie jakieś sponsorowane, wiecie, ktoś komuś tam zapłacił, żeby pochlebne opinie, nie ma opcji takiej. Z uwagi na to, że kwestia, ja naprawdę, ja po górach już chodzę ponad 25 lat i kwestia, mam, tak myślę, pojęcie o tym, niż
ci, co zaczęli rok temu czy dwa lata temu i są celebrytami i opowiadają o różnych rzeczach niestworzonych, często sponsorowani przez jakieś firmy. Kwestia, tak jak mówię, tutaj ten plecak tak samo, budżetowo kupowałem, była akcja charytatywna, wziąłem z własnych pieniędzy, kupiłem plecak, kiedyś miałem duży plecak, ponad 80 litrów, sprzedałem go, po prostu nie korzystałem, przeszedłem na system mniejszych plecaków i one się w pełni sprawdzają. Tutaj, tak jak mówię, nie chciałem być obwieszony jak choinka, chciałem, żeby wszystko zmieściło się w środku. Co było też i tak trudne przy tej pojemności i przy tym bagażu, minimalnym bagażu, który posiadałem przy sobie wbrew pozorom, ale byłem przygotowany na ciężkie warunki zimowe i na bardzo niskie temperatury. Natomiast tak mówię, jeżeli podobał Ci się ten film, chcecie więcej takich filmów, myślę, że rzetelnych, bo przedstawiłem chyba wszystkie wady i zalety tego plecaka w użytkowaniu. Podkreślam to cały czas. To napiszcie o tym, dajcie łapkę w górę, jeżeli się podobał, a jeżeli Wam się nie podobał, dajcie łapkę w dół. Nie ma problemu, ale proszę o jedno. Napiszcie w komentarzu, dlaczego tak zrobiliście, co Ci się nie podobało. Już tam były też takie opinie pod wcześniejszymi filmami. Napisały, że na przykład za głośna muzyka. Postarałem się to jakoś zniwelować. Ja nie jestem jakimś fachowcem od YouTube'a, żeby tutaj faktycznie mówić, że się na tym super znam. Natomiast znam się na tym. Znam się na turystyce. I tak powiedziałem, chodzę ponad 25 lat po górach. Byłem praktycznie chyba w każdych już warunkach. Od jakichś lawinowych, poprzez burze, poprzez deszcze, łamało drzewa i tak dalej. W nocy, w dzień, w gorąc, że tak powiem, w deszcz, w śnieg i w zawieruchę. Także kwestia, w różnych tych sytuacjach byłem. Także myślę, że mam to jakieś tam doświadczenie. Jeżeli uważasz, że nie, no to możesz zawsze sam zrobić jakiś kanał, coś powiedzieć ciekawego i może się czegoś od Ciebie nauczę. Napisz w komentarzu, może chcesz coś zapytać, może byś chciał coś, żeby przetestować. Może to przetestowałem już, a wystarczyłoby zrobić materiał. Zaznaczam, że może być już używany ten sprzęt, tak? Także kwestia to może tak wyglądać. No i zachęcam do subskrybowania kanału. Wtedy masz możliwość, że tak powiem, powiadamiania Cię o nowych właśnie realizacjach. No chyba na tyle. Dzięki. I tak jest przydługawy ten filmik, ale dzięki za obejrzenie. Ktokolwiek dotrwał do końca, dzięki za obejrzenie. No i zapraszam do kolejnych realizacji tego typu, bądź tych ze szlaku. Także cześć, do zobaczenia. Tomek.